Hej! Dzisiaj mamy dla Was film z pomysłami na fryzury do szkoły. Już nagrywałyśmy taki film rok temu. I dwa lata temu. Rok temu były to fryzury takie bardziej skomplikowane. Używałyśmy nam warkoczy i tak dalej, tak, i tak dalej. I dużo osób pisało właśnie, że to są fryzury zbyt skomplikowane i że za dużo czasu zajmują. A w tym roku będą to fryzury bardzo proste, powiedziane banalne. Jest to film z instruktorem, jak zrobić takie fryzury, ale zdaję sobie sprawę, że te fryzury są na tyle łatwe, że każdy jest w stanie je zrobić. To też taki film bardziej, który ma dać Wam inspirację do tego, żeby tak ładnie się uczesać. Albo przypomnieć sobie po prostu, że takie fryzury istnieją. Dokładnie, bardziej przypomnieć chyba, bo to są to takie fryzury spotykane na co dzień. Oczywiście ja będę w tym filmie modelką, w sensie nie ja, tylko moje krótkie, wypadające, cienkie włosy. Jeśli macie ochotę na takie fryzury bardziej skomplikowane, to zapraszamy Was do zeszłorocznego filmu. Ja będę robiła te fryzury na Kasi głowie, ale te fryzury są na tyle łatwe, że jesteście w stanie po prostu zrobić je sobie same. I z takich włosów jak ja mam, czyli z takich długich, no i, z takich jak Kasia ma, czyli z krótkich. No krótkie, średnie bardziej. No średnie. No, także zacznijmy. Pierwsza fryzura jest naprawdę banalnie prosta. Wystarczy, że zrobimy sobie przydziałek na środku i po jednej i po drugiej stronie głowy zrobimy sobie takiego małego kucyka. Kolejna fryzura jest bardzo podobna. Wystarczy, że z naszych kucyków zrobimy warkoczyki. Następna fryzura znów powiązana jest z fryzurą numer 1. Kucyków robimy małe koczki. Kolejna fryzura jest równie prosta. Czeszemy włosy i robimy niskiego kucyka. Następnie pod gumką robimy taką dziurkę, wkładamy tam palce i będziemy przekładać całą kitkę. Następna fryzura powiązana jest z
fryzurą poprzednią. Widzicie, przekładam włosy jeszcze raz, ale tak jakby tylko do połowy. Kasia ma krótkie włosy i jak widzicie, tutaj mi się troszeczkę to rozpadało. Jeśli macie dłuższe włosy, to po prostu będzie Wam się to robiło nieco lepiej. Do środka koka wkładam taką ozdobną wstążkę. Jak widzicie, ciężko mi to szło, ponieważ ten koczek był naprawdę bardzo mały, ponieważ Kasia ma teraz krótkie włosy. Następną fryzurą jest tutaj wysoki kucyk i tutaj pokażę Wam, co zrobić, jeśli macie cienkie włosy, żeby ten kucyk wyglądał na taki bardziej gęsty, żeby miał więcej objętości. Zaczynamy od upięcia włosów na czubku głowy. Już włosy mamy upięte, połowę włosów dzielimy i przypinamy sobie wsówką, następnie wydzielamy sobie pasemko i taką małą gumeczką robimy takiego mini koka w środku tego kucyka. Następnie przykrywamy tą górną warstwą włosów, zaczesujemy, dodajemy jakieś dodatki i gotowe. Fryzura sprawdzi się nie tylko do szkoły, ale także na upały. Jest naprawdę super wygodna. Włosy związujemy w gumkę, tak jak do zwykłego kucyka, tylko ten ostatni raz przeciągamy do połowy. Ja dodałam tutaj taką ozdobną wstążkę, włosy rozszerzam i przypinam wstążkami z obu stron. Chociaż jedną z tych fryzur. Jeśli wykorzystacie to z chęcią, wyślijcie nam może zdjęcie na Instagramie. Tak, no. Chętnie zobaczymy, jak wyglądacie w tych fryzurach. No, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Może Back to School, może nie. Dobra, tyle. Dzięki. Pa, pa.